Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA to jednostka organizacyjna policji służby kontrterrorystycznej, której zadaniem jest zwalczanie przestępczości zorganizowanej, zatrzymywanie oraz konwojowanie najgroźniejszych przestępców, w tym ekstradowanych. Jej korzenie sięgają lat 70. ubiegłego wieku. W 1976 roku powstał Wydział Zabezpieczenia Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej, odpowiedzialny za między innymi zwalczanie terroryzmu. Jednostka była stopniowo rozbudowywana, aż na początku lat 90. przemianowano ją na Wydział Antyterrorystyczny Komendy Stołecznej Policji. W lipcu 2003 roku utworzono Biuro Operacji Antyterrorystycznych. Rok później została rozwiązana w wyniku reformy Komendy Głównej Policji, ale reaktywowano ją w 2008 roku jako Centralną Jednostkę Antyterrorystyczną. Ostatecznie ustawą z 2018 roku została przekształcona w Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji BOA. Bezpośrednio podlegający komendantowi głównemu policji z siedzibą w Warszawie. Struktura jednostki opiera się na pięciu wydziałach bojowych Wydziale Szkoleniowo-Bojowym, Wydziale Wsparcia Operacyjnego, Wydziale Wsparcia Technicznego oraz Zespole Analityczno-Doradczym. Każdy wydział bojowy, oprócz specjalizacji szturmowej, ma dodatkową specjalizację, dla której organizowane są szkolenia oraz dobierany profesjonalny sprzęt. Pierwszy Wydział Bojowy specjalizuje się w dyskretnych operacjach z użyciem pojazdów i kamuflażu. Drugi działa w środowiskach zagrożonych czynnikami chemicznymi, biologicznymi oraz promieniowaniem, zabezpieczając m.in. imprezy masowe i wizyty VIP-ów. Trzeci Wydział to specjaliści od technik wysokościowych i śmigłowców. Czwarty skupia się na operacjach wodnych, a piąty, tzw. Silent Team, prowadzi skryte działania przeciwko szczególnie niebezpiecznym przestępcom. Wydział Szkolno-Bojowy, oprócz udziału w akcjach bojowych, zajmuje się rekrutacją, organizacją szkoleń oraz analizą działań jednostek w kraju i za granicą. Funkcjonują w nim ratownicy medyczni, negocjatorzy, strzelcy wyborowi oraz sekcja K-9. Medycy szkolą z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa, a także zabezpieczają operacje i treningi. Negocjatorzy wspierają operacje bojowe oraz prowadzą szkolenia, np. dla jednostki wojskowej GROM. Strzelcy wyborowi odpowiadają między innymi za zabezpieczenie kontrsnajperskie, wsparcie operacyjne i szkolenia, w tym z oddawania strzałów z helikopterów i łodzi do ruchomych celów. Sekcja K9 zajmuje się przeszukiwaniem budynków, rekonesansem przed podjęciem działań bojowych oraz zatrzymywaniem niebezpiecznych przestępców. W strukturze wydziału wsparcia operacyjnego znajduje się sekcja sztabowa, która odpowiada za planowanie i organizację działań bojowych, współpracę z wydziałami bojowymi. Oraz pod oddziałami kontrterrorystycznymi. Zajmuje się również szkoleniami, doskonaleniem zawodowym policjantów sekcji, współpracą z innymi służbami, a także obsługą kancelaryjną i sprawami osobowymi funkcjonariuszy BOA. Wydział Wsparcia Technicznego podzielony jest na Sekcję Zabezpieczenia Działań oraz Sekcję Zabezpieczenia Obiektów odpowiada za transport, gospodarkę sprzętem i uzbrojeniem, ochronę siedziby, alarmowanie personelu, wydawanie broni oraz całodobową służbę dyżurną. Zespół analityczno-doradczy analizuje i opiniuje projekty aktów prawnych, oraz projektuje nowe rozwiązania dotyczących jednostki, a także przygotowuje analizy zagrożeń terrorystycznych i działań kontrterrorystycznych w Polsce i na świecie. W strukturze BOA działa również ośrodek szkolenia spadochronowego oraz certyfikowany ośrodek amerykańskiej organizacji paramedycznej NAEMT. W jednostce służą także kobiety, które pracują w pionie wsparcia i szkoleniowo-bojowym. Są ponadto ratowniczki medyczne i pielęgniarki oraz funkcjonariuszki uczestniczące w rekonesansach bojowych. Pododdział BOA działa w systemie 24 na 7, gotowy do natychmiastowej reakcji w całym kraju. Zajmuje się nie tylko zwalczaniem terroryzmu, ale także walką z przestępczością zorganizowaną, zatrzymywaniem i konwojowaniem groźnych przestępców, w tym tych ekstradowanych, ściganych europejskim nakazem aresztowania. Realizuje negocjacje policyjne, uwalnia zakładników, Prowadzi działania ratownicze podczas klęsk żywiołowych, wspiera służbę ochrony państwa i współpracuje z jednostkami Grupy Atlas, działa także w środowiskach zagrożonych CBRN oraz organizuje i koordynuje działania policji, m.in. rozpoznawcze i minersko-pirotechniczne. Do służby w jednostce preferowani są sprawni, zmotywowani funkcjonariusze w wieku około 30 lat z wyższym wykształceniem, znajomością języków obcych i doświadczeniem w służbach mundurowych. Proces rekrutacji obejmuje wstępną weryfikację dokumentów, rozmowę kwalifikacyjną oraz testy sprawnościowe, które sprawdzają umiejętności fizyczne, takie jak siła, wytrzymałość, pływanie i odporność na wykonywanie zadań na wysokości. Po pozytywnej weryfikacji kandydaci przechodzą specjalistyczne badania medyczne i psychologiczne oraz dziewięciomiesięczny kurs podstawowy, obejmujący między innymi działania wysokościowe, bojowe, ochronę VIP. Strzelania na długim dystansie czy taktykę czarną i zieloną. Od początku 2022 roku istnieje możliwość naboru również kandydatów spoza służb mundurowych. Po pozytywnym przejściu selekcji trafiają na podstawowy kurs policyjny, mając już przydział do wybranej jednostki kontrterrorystycznej. Po jego ukończeniu odbywają specjalistyczny kurs dla operatorów KT. Ta ścieżka dotyczy także osób z innych formacji mundurowych, które muszą najpierw zrezygnować z obecnej służby i aplikować jak cywile. Szkolenia w Boa są organizowane przez Wydział Szkolno-Bojowy i dzielą się na podstawowe, specjalistyczne oraz teoretyczne. Szkolenie podstawowe obejmuje m.in. strzelanie, taktykę kontrterrorystyczną, medycynę ratunkową i skoki spadochronowe. Szkolenie specjalistyczne dotyczy działań minersko-pirotechnicznych oraz działań w środowisku narażonym na czynniki biologiczne, chemiczne, promieniowanie jonizujące lub nuklearne. Aspekty teoretyczne obejmują zagadnienia policyjno-prawne, psychologię i negocjacje. Szkolenia odbywają się zarówno w kraju, jak i za granicą. Ich celem jest nie tylko rozwijanie umiejętności funkcjonariuszy, ale także prezentowanie możliwości jednostki podczas publicznych pokazów i manewrów. BOA uczestniczy również w międzynarodowych szkoleniach, takich jak te organizowane przez Grupę Atlas, zrzeszającą centralne jednostki antyterrorystyczne Policji państw Unii Europejskiej. Według danych Policji z 2021 roku w Polsce działa ponad 400 grup przestępczych z powiązaniami w Europie, co czyni nasz kraj kluczowym punktem przerzutowym dla gangów zajmujących się handlem narkotykami, bronią i przemytem towaru czy ludzi. Walka z tymi grupami wymaga skoordynowanych działań kontrterrorystycznych, dlatego operacje są często prowadzone równocześnie w różnych lokalizacjach w Polsce. Funkcjonariusze BOA przeprowadzają od jednej do kilku akcji tygodniowo. Jedną z większych akcji była ta w 2021 roku. Zatrzymano grupę przestępczą, która sprzedała nielegalnie ponad 105 milionów litrów paliwa, wystawiając fałszywe faktury VAT na łączną kwotę ponad 117 milionów złotych. Policja zatrzymała 22 osoby, w tym członków zorganizowanej grupy przestępczej, a także prowadziła przeszukania w 28 lokalizacjach. W akcji wzięło udział ponad 400 funkcjonariuszy, m.in. z wydziału do spraw odzyskiwania mienia Komendy Stołecznej Policji oraz CPKP BOA. W 2018 roku natomiast odbyły się międzynarodowe ćwiczenia kontrterrorystyczne o kryptonimie Atlas Common Challenge 2018. Miały one na celu sprawdzenie zdolności jednostek specjalnych do reagowania na jednoczesne ataki terrorystyczne w różnych krajach Europy oraz koordynacji wsparcia międzynarodowego i komunikacji przez Europol. W Warszawie ćwiczono scenariusz ataku na metro, w szczególności z udziałem BOA oraz formacji specjalnych policji z Litwy, Łotwy i Estonii. Jednostka, oprócz podstawowego umundurowania, dysponuje zaawansowanym uzbrojeniem w tym pistoletami Glock 17 III generacji i Glock 26 oraz pistoletami maszynowymi MP5. Do walki w zamkniętych przestrzeniach używane są strzelby Mosberg 500 czy karabinki HK 416. Ponadto funkcjonariusze korzystają z cięższej broni, jak karabiny maszynowe oraz granatniki. Strzelcy wyborowi mają do dyspozycji wysokiej klasy karabiny, w tym fińskie SAKO TRG-22 i TRG-42. Medycy w zespole wyposażeni są w plecaki z niezbędnym sprzętem do udzielania pierwszej pomocy. Bricerzy, specjalizujący się w usuwaniu przeszkód, znajdujących się na drodze zespołu szturmowego, korzystają z między innymi hydraulicznych narzędzi do usuwania przeszkód. Boa korzysta również z nowoczesnych dronów, a także z różnego rodzaju pojazdów specjalistycznych takich jak Mercedes Sprinter CBRN do wykrywania skażeń. Boa jako jednostka centralna zajmuje się najbardziej skomplikowanymi operacjami antyterrorystycznymi na terenie całego kraju natomiast SPKP, czyli samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne policji, rozmieszczone w większych miastach wojewódzkich, zajmują się podobnymi zadaniami, ale w mniejszej skali. Ich rola jest kluczowa w szybkim reagowaniu na lokalne zagrożenia, takie jak napady z bronią czy porwania. Pierwsze pododdziały kontrterrorystyczne w Polsce powstały pod koniec lat 70., w ramach zmotoryzowanych odwodów milicji obywatelskiej. W latach 80. istniały również drużyny specjalne w 39 województwach, z których niektóre przekształcono w plutony. W 1988 roku plutony rozszerzono do rozmiarów kompanii, a po przekształceniu milicji obywatelskiej w policję, stały się kompaniami antyterrorystycznymi. I weszły w skład oddziałów prewencji Policji. W 2000 roku oddzielono te jednostki od prewencji i podporządkowano bezpośrednio komendantom wojewódzkim jako samodzielne pododdziały antyterrorystyczne Policji, pod którą to nazwą funkcjonowały do przełomu 2018 i 2019 roku. Aktualnie w polskiej Policji jest 17 SPKP, po jednym na każde województwo plus SPKP-KSP, czyli pododdział podlegający komendzie stołecznej. Prawie każda jednostka składa się, poza dowódcą i jego zastępcą, z sekcji bojowych, sekcji minersko-pirotechnicznych i sekcji wsparcia technicznego. Podobnie jak centralny pododdział, rekrutują spośród funkcjonariuszy w służbie stałej oraz tych nie mających wcześniej takiego doświadczenia. Piecze nad całą służbą samodzielnych pododdziałów sprawuje BOA. Według danych z kwietnia bieżącego roku pochodzących z wywiadu z inspektorem Łukaszem Pikułą, dowódcą BOA, w całej Polsce istnieją 982 etaty w pionie kontrterrorystycznym. Stan zatrudnienia natomiast to około 800 osób. W samej jednostce BOA brakuje zaś ponad 18 stanu. Zadaniem regionalnych jednostek kontrterrorystycznych jest w szczególności fizyczne zwalczanie terroryzmu, poprzez prowadzenie działań rozpoznawczych oraz bojowych. Oznacza to przede wszystkim zatrzymywanie szczególnie niebezpiecznych osób, wspieranie działań pościgowych czy konwojowych oraz działania w stanach klęsk żywiołowych. Dzięki rozmieszczeniu na terenie całego kraju mogą reagować szybciej niż Boa, ale równie dobrze mogą być jej wsparciem. Do uzbrojenia kontrterrorystów oprócz standardowego umundurowania należą pistolety Glock 17 i 19 czy pistolety maszynowe MP5. Dysponują również opancerzonymi pojazdami polskiej produkcji Tur 6. Wśród akcji pododdziałów można wyróżnić na przykład te w 2018 roku. Wówczas śląscy kontrterroryści brali udział w zabezpieczeniu szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach. Ich zadaniem było zapobieżenie aktom terrorystycznym oraz kontrolowanie pojazdów zagranicznych delegacji. W 2021 roku w Krakowie odbyło się szkolenie z zakresu operacji kontrterrorystycznych w przypadku ataku z użyciem materiałów chemicznych, biologicznych, radiologicznych, jądrowych i wybuchowych. Wzięło w nim udział 70 funkcjonariuszy z pododdziałów kontrterrorystycznych Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji Republiki Czeskiej z jednostki specjalnej z Ostrawy.